Dzień dobry, szanowni państwo. Spotykamy się na konferencji prasowej z udziałem ministra zdrowia profesora Łukasza Szumowskiego, konferencji dotyczącej nowych opcji terapeutycznych dla pacjentek z rakiem piersi. W konferencji biorą również udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski, profesor Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, pani Krystyna Wechman, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, pani Beata Ambroziewicz, członek zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i pani Romana Nawara, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Amazonek. Proszę o zabranie głosu pana ministra Łukasza Szumowskiego. Szanowni państwo, dziękuję za obecność. Mamy dzisiaj do przekazania, no myślę, że bardzo dobre wieści dla kobiet chorujących na nowotwory piersi. Proszę państwa, dołączamy do standardu europejskiego w leczeniu raka piersi w Polsce. Kobiety w Polsce będą miały teraz szansę na takie leczenie, jakie jest tak naprawdę w Europie. Te działania, które podejmowaliśmy tutaj i wspólnie z organizacjami pacjenckimi i konsultantami, ekspertami oraz ogromne podziękowania dla panów ministrów Gadomskiego i Miłkowskiego za te działania, które doprowadziły nas do tego, że możemy zaoferować pacjentkom to, co jest im oferowane w naszych sąsiednich zachodnich krajach. Proszę państwa, liczba opcji leków, jak państwo widzicie, rośnie bardzo. I to są leki, które będziemy refundować polskim pacjentkom. Kiedyś mieliśmy do dyspozycji dwa leki w 2014 roku. W tej chwili razem z odpowiednikami tych leków będzie 11. Dlaczego? Po to, żeby nie tylko wydłużać życie, nie tylko poprawiać komfort życia, zatrzymywać progresję choroby, ale żeby pacjentki miały większy komfort. Ale nasze działania nie skupiają się tylko na lekach, bo oczywiście to jest bardzo istotny element pozwalający oszczędzić pierś kobiecie, która ma nowotwór, ale również skupiamy się na dobrym standardzie, to znaczy breast cancer unitach, które już od października będzie 40 do 50 breast cancer unitów w Polsce. Tam, gdzie kobieta będzie mogła pójść, mieć diagnostykę, leczenie, często leczenie oszczędzające wreszcie, w połączeniu z chemioterapią, w połączeniu z radioterapią, jeżeli jest ona konieczna. Te breast cancer unity będą prowadziły dalej pacjentkę do rehabilitacji. W związku z tym naprawdę standard opieki nad kobietami z rakiem piersi myślę, że będzie taki, jakie oczekują tego pacjentki, na jakie zasługują. Jeżeli do tego dołożymy Narodową Sieć Onkologiczną, która się rozprzestrzenia i niedługo rozszerzy się o kolejne województwa, to ten standard opieki, jednolity, taki sam, niezależnie gdzie pacjent mieszka, będzie naprawdę dobry. A jednocześnie rozszerzamy część wskazań, czy pertuzumabu, czy herceptyny, jako przedoperacyjne leczenie, po to, żeby poprawiać wyniki przeżywalności, jakości, czy umożliwić mniejszą operację choćby pacjentkom. W związku z tym to jest ogromna radość, ogromnie się cieszę. No to są te informacje, myślę, na które pacjentki czekały, na które rodziny pacjentek czekały. Dzięki temu mamy w Polsce naprawdę standard europejski leczenia raka piersi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana profesora Macieja Krzakowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej. Panie profesorze. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze dwa elementy. Mianowicie w Polsce 1/4 mniej więcej chorych na rozpoznaniem raka piersi pierwotnie ma w stadium tak zwanego miejscowego zaawansowania i to są kobiety, które wymagają, bezwzględnie wymagają wstępnego leczenia przedoperacyjnego jako elementu postępowania radykalnego, czyli takiego, które zmierza do wyleczenia. Około
około 60 paru procent to są chore z wcześniejszymi stopniami, ale też bardzo wiele z nich w obecnych standardach wymaga leczenia wstępnego, systemowego, farmakologicznego i to, o czym była mowa, te leki stosowane przedoperacyjne, one wypełniają to miejsce, podkreślam, miejsce w leczeniu radykalnym, czyli w takim, które zmierza do uratowania życia tych kobiet. Drugim elementem jest leczenie hormonalne, które dotyczy około 70% kobiet z rozpoznaniem raka piersi. I tutaj idea jest taka, żeby prowadzić coś w rodzaju sekwencji postępowania. Pierwsza linia, druga, trzecia i tak dalej. Te nowe refundacje, nowe leki umieszczone w programie lekowym, one zapewniają lepszą możliwość sekwencyjnego leczenia hormonalnego. Powtarzam, 70% kobiet z rozpoznaniem raka piersi. To można sobie policzyć, ponad 18 tysięcy rozpoznań rocznie, 70% to jest naprawdę duża grupa chorych. To przeżywalność już. Jeśli chodzi o przeżywalności, w ostatnim czasie czytałem doniesienia o bardzo złych wynikach leczenia chorych na raka piersi w Polsce. Otóż prawda jest taka, w tej chwili wskaźnik pięcioletnich przeżyć w Polsce wynosi około 76% w wszystkich stopniach zaawansowania. Na to niestety się składa to, że wciąż jeszcze około 10% chorych to są chore, które zgłaszają się pierwotnie w stadium uogólnienia z przerzutami od razu, a priori. Średnia europejska wynosi 82%. Jest to różnica 6 punktów procentowych, ale należy pamiętać o tym, że w ciągu ostatniej dekady o 6% te nasze wyniki, te 76% uzyskaliśmy z poziomu 70%. Także to jest myślę istotne przy tej interpretacji. Poza tym jeszcze drugi element, mianowicie chorobowość. Rak piersi jest takim nowotworem, w którym chorobowość jest istotna, czyli jest dużo kobiet, u których rozpoznano raka piersi w przeszłości, rok temu, 2 lata, 5 lat, 10 lat temu. W związku z tym liczba osób żyjących, liczba osób, kobiet żyjących z rozpoznaniem raka piersi stale się zwiększa. I ta krzywa, ta różnica pomiędzy krzywymi zachorowalności i umieralności siłą rzeczy się rozszerza. W związku z tym sprawia to wrażenie, że stały poziom umieralności w Polsce nie jest satysfakcjonujący. Oczywiście, że lepiej by było, żeby ta umieralność malała, ale tak jak Państwo słyszeli, w ciągu dekady z 70 na 76% to naprawdę nie jest wynik zły. Dziękuję bardzo. Zmiany, o których dzisiaj Państwo macie okazję usłyszeć, zostały wdrażane w ścisłym dialogu ze środowiskiem pacjentów. Zatem proszę o zabranie głosu panią Krystynę Wechman, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki i prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Dzień dobry Państwu. Jeszcze nie tak dawno, w lipcu obchodziliśmy 25-lecie Federacji Stowarzyszeń Amazonki, na którym to leciu powiedziałam, że marzy mi się, bo przysiadałyśmy się z towarowego do osobowego pociągu i raptem to przyspieszenie, ale takie nastąpiło, a mówiłam o tych marzeniach, o pendolino i raptem nie minęło niewiele czasu i to przystąpienie nastąpiło. Jest to dla nas, dla kobiet po leczeniu raka piersi, tak niesamowita informacja, to co dzisiaj słyszymy, że ja jestem wzruszona tak samo, jak gdybym miała również zaawansowanego raka, który dzięki Bogu mnie ominął, ale moje wzruszenie jest tak samo duże, że wiele setek koleżanek czekało na tą decyzję bardzo, bardzo długo i myślę, że uszczęśliwione będą niesamowicie. A to, że nie będziemy musieli zbiórek robić, to, że rzeczy, które będziemy mogli się skupić bardziej na uświadamianiu kobiet, na profilaktyce, bo to jest najważniejsze, żebyśmy właśnie mieli tą świadomość, zmienili świadomość kobiet, że rak piersi to już nie choroba śmiertelna, choroba przewlekła, że mamy dobre leczenie, warto się leczyć, a brezionicy to są dla mnie już, które za moment wyjdą, no tym czym marzyłam od wielu, wielu lat, bo przeszło no prawie 15 lat, jak zaczęliśmy mówić o brezionicach, także
te wiadomości dzisiejsze są dla mnie przyspieszeniem. No, to jest mega, że tak powiem, nie mówię o rakietach, ale to pendolino jest dla nas dzisiaj wiadomością nie do przecenienia i z całym szacunkiem dziękuję za pracę nad tym, bo było wiele wysiłku. Jeszcze muszę powiedzieć, że mam zaszczyt pracować w grupach, a tak jak czy wspólnie dla zdrowia i poznawać to od strony pacjentów i widzieć, że decydenci, profesorowie, że razem możemy wypracować właśnie dobre rekomendacje i myślę, że poza rakiem piersi również będą dalsze dobre wiadomości. Bardzo dziękuję i proszę jeszcze o zabranie głosu Beatę Ambroziewicz, członka Zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Szanowni Państwo, Panie Ministrze, myślę, że ten dzień to faktycznie ogromna nadzieja dla kobiet z rakiem piersi. To zarówno tych, u których rozpoznanie jest jeszcze wczesne, ale także dla tych, które niestety doświadczają już zaawansowanego raka piersi. I proszę mi uwierzyć, że to są kobiety, które one nie potrzebują litości, nie potrzebują współczucia. One potrzebują konkretnych rozwiązań, skutecznego leczenia po to, aby wrócić do pracy, aby opiekować się swoimi dziećmi, swoją rodziną, aby cieszyć się życiem, wykorzystywać to życie w sposób pełny, całkowity. Obecna medycyna daje takie możliwości. W tej chwili możemy powiedzieć, że ten program lekowy jest faktycznie kompleksowy. Do tego te działania systemowo-organizacyjne, czyli właśnie Breast Cancer Unity, ale też sieć onkologiczna, strategia, która powstaje, będzie ogłoszona w tym roku, no, dają szansę na takie kompleksowe zaopiekowanie się, koordynację ścieżki pacjenta i włączenie tego leczenia, to jest bardzo ważne w tym czasie, kiedy ono jest wskazane i bardzo potrzebne. I to jest niezwykle ważne, bo też mamy wielką nadzieję, że te leki już dostępne w refundacji od 1 września będą mogły być pacjentkom tak naprawdę podawane, gdyż w większości wchodzą do tego samego programu i to jest bardzo ważna informacja też dla chorych, dla klinicystów, którzy będą mogli zaoferować tę pomoc w tym momencie, kiedy ona jest najbardziej potrzebna i skuteczna. I będziemy widzieć tak naprawdę, że te wskaźniki zarówno przeżyć jednorocznych, jak i pięcioletnich będą się poprawiać. I tutaj jako przedstawiciele środowiska pacjentów onkologicznych, a także w ogóle szeroko środowiska pacjentów, mamy nadzieję, że w kontekście pozostałych nowotworów, które są największymi zabójcami, takie jak nowotwór płuca czy jelita grubego, że uda się właśnie takie kompleksowe leczenie wdrożyć, tak aby zahamować tak wysoką umieralność w Polsce i tego sobie wszyscy życzymy. Dziękujemy za dialog, za możliwość współuczestniczenia w tych rozwiązaniach tworzenia. Myślę, że powinniśmy w tym kierunku podążać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz jest czas na zadawanie pytań. Bardzo proszę o przedstawienie redakcji. Małgorzata Delmińska, TVN24. Ja tylko dopytam, żeby potwierdzić datę, od kiedy dokładnie wchodzi w życie, rozumiem, ta refundacja leków, o których ostatnio było głośno, bo apelowały o to kobiety chore. I same Breast Unity, kiedy to wejdzie w życie, jaka będzie, jak to ma wyglądać, jak będzie konstrukcja, jakby wyglądała sam proces tego leczenia, jak skierowanie, na czym to polega, w jakich miastach? Czy ja powiem tak, oczywiście ostatnio było trochę głośno, natomiast my pracujemy nad akurat refundacją tych leków od 2017 roku, więc to jest naprawdę dosyć długi proces. No Bogu dzięki i dzięki ciężkiej pracy i współpracy ze środowiskiem udało się teraz dopiąć tą refundację tych leków, o które prosiły kobiety od dawna. To wchodzi na najbliższą listę refundacyjną, a że to jest program, uzupełnienie programu, który jest, to tak naprawdę od momentu ogłoszenia listy refundacyjnej te leki powinny być dostępne dla kobiet z rakiem piersi. Breast Cancer Unity, zgłaszają się w tej chwili jednostki, które muszą spełnić odpowiednie kryteria i mogą ruszać 1 października tak naprawdę. W związku z tym to też już jest teraz, już w tym roku. Pierwotny liczba tych Breast Cancer Unitów, zakładamy, że będzie ich od 40 do 50, w zależności od tego, ile się jednostek zgłosi i ile będzie spełniało kryteriów.
Oczywiście nie zakładamy, że to jest liczba docelowa. Być może ich będziemy w przyszłym roku poszerzać tą liczbę o kolejne miejsca. Idea jest taka, żeby te breast cancer unity były naprawdę blisko pacjentek, dlatego że, tak jak powiedziałem, to jest kompleksowa opieka od początku aż po rehabilitację, więc tutaj potrzebne są jednostki, które naprawdę są dostępne dla pacjentek blisko z miejsca zamieszkania. A no właśnie, to jakie są kryteria doboru? To są jakieś duże ośrodki? Kryteria doboru to jest dosyć skomplikowane oczywiście lista, natomiast muszą być kompleksowe, muszą posiadać wszystkie możliwe terapie i chemio i programy lekowe i odpowiednią operatywę, także to są merytoryczne po prostu warunki, kto może wejść do tego programu. Bardzo proszę, redaktor Mariusz Piekarski. RMF Mariusz Piekarski. Panie ministrze, chciałem uszczegółowić, o jakich konkretnie lekach, substancjach mówimy i jakie są warunki programu lekowego, bo pan profesor Krzakowski powiedział, że to zwiększa opcje terapeutyczne. Czy wiemy, który preparat, w której linii leczenia będzie dostępny dla jakiej grupy kobiet, bo to jest kluczowe. Te leki mogą być w programie lekowym, tylko które kobiety z rakiem piersi będą mogły z którego leku skorzystać i kiedy? Ja pana profesora poproszę o odpowiedź, bo oczywiście mógłbym tutaj powiedzieć ogólnie, ale myślę, że odpowiedź będzie dużo bardziej szczegółowa. Pierwsza grupa to są chore, u których rozpoznany jest rak piersi, tak zwany HER2 dodatni. To jest około 20% wszystkich zachorowań na raka piersi, a wskazanie jest poszerzone, bo lek wcześniej już był w programie lekowym tylko w leczeniu wyłącznie paliatywnym, a w tej chwili wchodzi do leczenia radykalnego, czyli do leczenia przedoperacyjnego, neoadiuwantowego, wstępnego po to, żeby zmniejszyć ryzyko przerzutów, to po pierwsze, a po drugie, żeby zwiększyć szansę na uzyskanie tak zwanej całkowitej remisji, która jest wskaźnikiem lepszego rokowania. To jest pierwsza grupa, a druga grupa to są leki, które są stosowane w skojarzeniu z hormonami. To jest to 70% kobiet, o których państwu mówiłem, które są potencjalnie kandydatami, które stosowane są w stadium uogólnienia, w stadium rozsiewu i które pozwalają przełamać hormonooporność, która się nieuchronnie pojawia w przypadku każdego z leków hormonalnych. Natomiast te leki ze względu na swój nowatorską konstrukcję, mechanizm działania, one jak gdyby omijają te mechanizmy oporności, czyli przedłużają korzyści uzyskiwane w wyniku hormonalnego leczenia. Czyli jeśli dobrze rozumiem, nie wszystkie te leki będą od razu w pierwszej linii leczenia dostępne dla kobiet? Nie, te hormonalne i w pierwszej, i w drugiej linii leczenia, we wszystkich liniach leczenia, jakie można tutaj rozważać. To znaczy, to szczegółowo, jeśli chodzi o palbocyklib, to jest finansowane w dwóch liniach leczenia, z letrozolem i z fulwestrantem. Taki wniosek został złożony i przeszedł cały proces negocjacyjny i taka została wydana decyzja. Jeśli chodzi o lek rybocyklib, na dzień dzisiejszy jest w decyzji pierwsza linia leczenia z letrozolem i druga linia leczenia została złożona 15 lipca bieżącego roku. Szacujemy, że ewentualnie od 1 stycznia będzie mógł być dostępny również w drugiej linii leczenia i jednocześnie trzeci lek złożył wniosek o dwie linie leczenia. Szacujemy też, że 1 stycznia ewentualnie będzie pełna dostępna lista wszystkich leków w obydwu liniach leczenia i zabezpieczyliśmy budżet na pierwszy i kolejny rok w pełnym zakresie na wszystkie pacjentki w obydwu liniach, czyli firmy zgodziły się na dopuszczanie kolejnych firm do tego samego programu lekowego i środki są zabezpieczone w pełnym zakresie i pierwszą, i na pierwszą, i na drugą linię, na wszystkie leki, które będą dostępne. Te dwa leki, o którym pan minister mówił, palbocyklib i rybocyklib, to nie są leki konkurencyjne, to nie są leki wykluczające się, czyli dostępność jednego z nich załatwia całą populację chorych kandydatek. Redaktor Michał Janczura, bardzo proszę. Dzień dobry, Michał Janczura, TOK FM. Ja chciałem zapytać, czy jesteśmy w stanie określić liczbę bezwzględną pacjentek, które mogą skorzystać z tego leczenia? Czy państwo pracując za tym programem szacowali takie dane? Pacjentek do Polski.
To, co firmy wnioskowały, to jest maksymalna populacja 5 tysięcy pacjentek, około 3 tysięcy może być poddanych terapii i takie założenia szacowaliśmy i taki budżet był wspólnie uzgadniany z firmami. A jaki to budżet, jeśli możemy wiedzieć, jakie są ogólne koszty tego rozszerzenia tego programu? Chciałem powiedzieć, że to są koszty bardzo istotne w ramach wszystkich programów lekowych, które teraz realizujemy. Koszty są określone w instrumentach dzielenia ryzyka na wszystkie firmy jednakowe koszty, że jeśli przekroczymy te koszty, to firmy zwracają nadwyżkę nam i są dookreślone i w pierwszym, i w drugim kolejnym roku. Także mamy pełny wachlarz zapisów w instrumentach dzielenia ryzyka dla firm, dlatego między innymi tak długo te negocjacje trwały, że jakie są możliwe. Także wszystko to zostało i te środki są zabezpieczone, to co pan profesor mówił, w pełnym zakresie od 1 września wszystkie pacjentki się kwalifikują, ponieważ jest pełna opcja i pierwszej, i drugiej linii leczenia. Jeśli można jeszcze pytanie, no niejako pozostające w temacie onkologii, bo docierają z Lublina informacje o likwidacji oddziału, pododdziału onkologii. Niejako też pojawiają się informacje, że ma tam zniknąć klinika zajmująca się między innymi leczeniem raka piersi. Jakie pan minister ma informacje na ten temat, jak pan minister się do tego odnosi? Docierają do nas informacje, że są pewne problemy ze spełnieniem norm w zakresie chemioterapii, natomiast wysłaliśmy tam pilną kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia. Będziemy mogli bliżej powiedzieć coś po tej kontroli. No, trudno powiedzieć, co tam znajdzie. Myślę, że w ciągu miesiąca powinniśmy mieć jakieś informacje. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Maja Marprowska, Tomar, Puls Medycyny. Ja mam pytanie do pana wiceministra Gadomskiego, myślę, pozostając w atmosferze onkologii. Chciałam zapytać o pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej. Kiedy i o jakie województwa zostanie rozszerzony? No, województwa są zdefiniowane w projekcie rozporządzenia, który podlegał konsultacjom publicznym. To województwo pomorskie i województwo podlaskie. Jesteśmy na końcówce uzgadniania uwag. Te uwagi głównie dotyczą roli ośrodków w województwie pomorskim. Tam de facto ta struktura sieci jest dość trudna, o czym wiedzieliśmy tak naprawdę, decydując się na pilotaż w tym akurat województwie. Natomiast no jeszcze we współpracy i z pomorskim oddziałem wojewódzkim NFZ-u i tutaj powiedzmy konsultując to wewnętrznie, musimy wypracować taki schemat tej sieci, który będzie adekwatny do pilotażu. No, pierwotne założenie w projekcie było 1 września, a wydaje się, że dzisiaj 15 września jest takim terminem niezagrożonym rozpoczęcia w tych dwóch województwach. Dziękuję bardzo. Jeżeli to wszystkie pytania, bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, od dzisiejszych decyzji mamy europejski standard leczenia raka piersi w Polsce. Bardzo za to jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy bardzo.